Cześć, Chan, to jest Andrzej w kolejnym odcinku Amnezji Mroczny Obłęd. Po tym jak się dowiedziałem od znajomego, to muszę znaleźć w jednym pomieszczeniu przedmioty. Czy nie przed... ścinka była. Znaleźć jedno pomieszczenie, w którym mogę zmieszać miksturki, ale... pytanie tylko... jakie mikstury do cholery? Części maszyn. Co prawda miałem tą... ale ja już się pogubiłem... nie, tutaj nie wejdę. Z tego co mogę zgadywać, że tu chodzi o ten wał. Tak, to jest... to jest chyba to pomieszczenie, ale jak nie mogę... w sąsiednim pomieszczeniu, ale chodzi o... chodzi o to pomieszczenie, co jest zamknięte? Czy chodzi o jakieś inne? Dalej jęczy. Nie, nie tędy. Łopaty, wątpię, żeby się one przydały. Zawsze te warto przez te beczki coś tu mogę znaleźć. Nie, już tu byłem. To jest młotek. Muszę dowiedzieć bardziej, bo zgaduję, że to jest właśnie to pomieszczenie, które tam... zaraz, tu nie było nic. Zgaduję, że to jest to pomieszczenie, do którego nie możemy się dostać, ale nie mam pojęcia, jak się to odblokowuje. Cegłówka. Thank you.
zgubiłem. To jest na pewno to pomieszczenie, które jest zamknięte, ale jak ja mam je odblokować? Nie mogę połączyć. To jest na pewno tutaj z... Wiecie co, ja tu zrobię przerwę. I zapytam się dokładnie, o co chodzi, bo to są na pewno jakieś drzwi. Sprawdziłem wszędzie, nigdzie nie mogę... Nigdzie nie ma jakiejś tego, tylko to są jedyne drzwi, które się nie działają, ale... Jak? Tworzyć. Chyba, że ten... Nie, już poszedł. Dobra. To zobaczymy za chwilkę. Powracam. U was to będzie sekunda, u mnie było jakieś kilka minut. Udało mi się ogarnąć, o co chodzi, bo... To ja naprawdę sam nie ogarniałem, o co tu chodzi. Ale już wiem, jak zdobyć ten ładunek. Naprawdę chodzi o buteleczkę z chemikaliami. Musimy połączyć dwa chemikalia z zaopatrzenia. I po to jest wiertło. Tak. Jeżeli się nie mylę, materiał wybuchowy. Tak. I teraz mogę iść tam rozpierniczyć to. Ale nie mam pojęcia, o co tu biega. Teraz mam to rzucić. A pisknie to. Dobra. Cudownie, jeszcze. Przydała mi się bardziej oliwa niż 1500 krzesiw. Ile kojarzę, magazyn żywności był jeszcze w Custom Store. Blech.
Ja ten odcinek w ogóle nagrywam dwa pod rząd, bo jeden jest już nagrany i czeka na zrenderowanie. Drugi właśnie jest teraz nagrywany. Czekajcie, tutaj na pewno nic więcej nie było. Chciałbym znaleźć oliwę, bo ja przy robieniu właśnie tej mieszanki się pogubiłem. Części maszyn. Flachy? Nie. Ja! Nie mówcie mi, że tam jest potwór, bo nie uwierzę. O kuźwa mać. O serio tam jest. Nie, tam nie wejdę. Auć. To jest ogień, ale nie wiem o co tu biega. Tak, tak. Aha. Czyli tak, drążki. Ja mam jeden drążek i to jest właśnie ten zapasowy. Tak. Czyli teraz już wiem, o co chodzi. Musimy teraz przedostać się stąd do wyjścia. Najgorsze jest to, że potwór teraz w tamtym pomieszczeniu będzie. Więc albo muszę napierw zasuwać, ile sił popadnie. Poczekaj, aż potwór stąd wyjdzie. Mhm. O, ty pieprze! Won! Ała, kuź! O, je! Dwa! Kurde, no ej! Jakim cudem dwa? Aha. Dalej mam? O, w pizdu. Spadaj! Kuźwa mać!
Gazu, gazu! Ale sądziłem, że ja straciłem te przedmioty. Udało się. Ale kurde, jakim cudem dwa tam aż były? Jeden rozumiem na dole, a drugi nagle... A, dobra, już wiem. Ten drugi to był ten właśnie potwór, który wyszedł z korytarza. Czyli teraz powinien... Czyli teraz dam radę uruchomić windę. To teraz następne pytanie. Czekajcie, bo teraz tutaj trzeba zrobić ciśnienie. Górę 8 i dół 8. Aha, czyli... Czyli tak to muszę poukładać. To jest... To jest 6. Tak. Okej, przepływ jest równomierny i stabilny. Trzy drąchy. Wszystkie pręty na miejscu, dobra. Czyli teraz uruchamiamy i powinna winda działać. Świetnie. Of. Piśma, jeszcze tego brakowało. Ała. Piśma, to za... No w... Szmato! A nie tędy. Nie tędy. Ała. Udało się. Jest go, że nie zginąłem. Dobra. Na dwa... Na... O, osiągnięcie, fajnie. Żyje. A, winda spadła. Tak, winda spadła. To jest inne miejsce. Chodź, tędy. Co to było? Wybacz, powinienem był cię ostrzec. Jednym z obowiązków barona jest pilnowanie schwytanych przestępców. Tutaj znajduje się ich więzienie.
Cały się, halo? Otóż to. A teraz chodź. Mamy wiele do zrobienia. Tylko żeby mi nagle to na głowę nie spadło. Dobra, ja na razie powrócę na początek, bo tutaj prawdopodobnie trzeba będzie właśnie przejść dalej. I chyba kojarzę, kogo mamy tu spotkać. Chyba tu idziemy teraz do Agrypy. Chyba. Znaczy, bo jak Cera, to mi się kojarzy, że pamiętam, że Agrypa był przywiązany gdzieś. I nie mam pojęcia, pewnie musimy go poszukać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam dwa nagrane materiały na... Czyli na razie nie muszę się przejmować amnezją. Po prostu nagram, żeby było na przyszły tydzień kolejne. Na razie nauki to ma spokój. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!